Wiadomości z gminy Orzysz, a w nich: pierwszy dzień wiosny w gimnazjum w Orzyszu. Są jeszcze wolne terminy korzystania z Orlika. Galeria żywych obrazów w Liceum Ogólnokształcącym w Orzyszu. Jesteśmy tutaj w projekcie Galerii Żywych Obrazów. Powiemy o Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju. Orzyska akcja poboru krwi. KS Śniardwy wygrywają z MKS-em Ruciane Nida. Myślę, że nastroje są wyśmienite po 6 punktów. Siódmy turniej szachowy o Puchar Burmistrza Orzysza. Cóż, turniej został bardzo dobrze zorganizowany. 35. sesja Rady Miejskiej. Może na początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali. Konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy z państw członkowskich NATO. Jeden z ważniejszych miast turystycznych. Kilka słów o laureatkach konkursu piosenki angielskiej. Marina Śniardwy oraz burmistrz Orzysza zapraszają do Nowych Gód na wielkie otwarcie sezonu. Zagrają takie zespoły jak Topless, Scanner, Toledo, Spontan oraz Lidia Graczyk, Anna Zyzik i Monika Zawadzka. W programie grillowanie, konkursy i zabawy. Zaczynamy o godzinie 14. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Orzyszu w ogóle nie przypominał nieformalnego święta Dnia Wagarowicza. Uczniowie ze wszystkich klas prezentowali wizualizacje przez siebie wyreżyserowanych znanych piosenek, bawiąc i siebie, i zgromadzoną widownię oraz jury, w który skład weszła naczelnik Wydziału Oświaty pani Beata Jeżdżewska, dyrektor gimnazjum pani Agnieszka Haberska oraz Rada Rodziców z przewodniczącą panią Ewą Czarosław. Grupy zorganizowane, które chciałyby korzystać z boiska na Orliku, mogą jeszcze zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zajęcia wolnych terminów. Jak na razie chęć korzystania z obiektu zadeklarowały zespoły piłkarskie KS Śniard, Batalionu Saperów oraz Dekady 70. Szósta edycja Galerii Żywych Obrazów, aktorsko odegrana przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu, była poświęcona malarstwu autorów takich jak Tadeusz Makowski, Rembrandt czy Józef Chełmoński. Jak co roku zainteresowanie galerią było olbrzymie. Pojawiły się najpierw przedszkolaki oraz pracownicy i pensjonariusze środowiskowego domu samopomocy. Uczniowie, mimo wyczerpujących pozycji, byli zadowoleni z dzieła, jakie stworzyli wraz z nauczycielkami panią Krystyną Ziółkowską oraz Magdaleną Wysocką. Jesteśmy tutaj w projekcie Galerii Żywych Obrazów. To jest bardzo ciekawy projekt, uczący, pokazuje różne obrazy, jak i ich twórców. Możecie od razu zobaczyć, kiedy powstały te obrazy, ile lat powstawały. Jestem tu pierwszy raz, bardzo się cieszę. Satysfakcja jest ogromna. Mimo że nie jest łatwo nam przez cały czas stać bez ruchu, stać, leżeć, siedzieć. W moim przypadku akurat to jest siedzenie. Bardzo zachęcam do brania udziału w takich projektach. Nie dość, że są uczące, są zabawne, są kreatywne bardzo. 18 marca w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się wykład przygotowany przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, który poświęcony był wojskom specjalnym. Pan Mariusz Sybilski z Combat Alert, który prowadził spotkanie, podkreślał ważność misji, jaką prowadzi Centrum Weterana wobec problemów, z jakimi spotykają się wyłączeni z czynnej służby weterani wojskowi. 18 marca orzyscy krwiodawcy w akcji poboru krwi oddali łącznie 10 litrów. Jak podkreślił prezes stowarzyszenia pan Tadeusz Bałazy, słowa uznania należą się państwu bogdańskim, którzy od lat całą rodziną przychodzą oddać krew, tym samym ratując czyjeś życie. Nie mogło zabraknąć obecności pana burmistrza Zbigniewa Włodkowskiego, wspierającego wszelkie działania Stowarzyszenia Orzyski Krwiodawców. Klub sportowy Śniardwy rundę wiosenną klasy okręgowej zaczyna od dwóch derbowych zwycięstw. Najpierw w Piszu wygrywa z tamtejszym Mazurem 0-5, a tydzień później u siebie pokonuje MKS Ruciane Nida 1-0 po bramce Jana Sidorowicza. Myślę, że nastroje są wyśmienite po 6 punktów i 6 strzelonych bramek, 0 straconych. No pewnie każdy tutaj liczył na zwycięstwo, ale nie aż na takie okazałe. Jesteśmy zadowoleni, no. Czekają nas następne mecze, następne wyzwania i za tydzień też ciężki mecz na wyjeździe i będzie na pewno nam przyjemnie, jak przewieziemy jej 3 punkty z ciężkiego terenu z Bedem.
Siódmy turniej szachowy o Puchar Burmistrza Orzesza poświęcony pamięci Krzysztofa Kieszkowskiego jest imprezą zaliczaną do Grand Prix województwa warmińsko-mazurskiego. Szachiści, którzy zjechali się m.in. z Olsztyna, Łomży, a nawet Czarnej Białostockiej, grali 9 rund tempem gry 10 minut plus 5 sekund na posunięcie. Turniej wygrał Krzysztof Budrewicz z Olsztyna, natomiast mieszkaniec naszej gminy, pan Krzysztof Tertel, zajął 4. miejsce. Cóż, turniej został bardzo dobrze zorganizowany. Jest to kolejny turniej. Dzięki temu właśnie, że organizacja jest coraz lepsza, coraz lepsi zawodnicy przyjeżdżają na ten turniej. W ubiegłym roku na przykład byli Rosjanie, w tym roku był Litwin, także mamy do czynienia z turniejem już międzynarodowym. Na ten turniej przyjeżdża cała czołówka województwa warmińsko-mazurskiego. Wszyscy mistrzowie, kandydaci na mistrzów, zawodnicy z pierwszą, drugą, trzecią kategorią. Także turniej jest rozwojowy. Cieszę się, że akurat w Orzeszu taki turniej ma miejsce. Mam nadzieję, że w przyszłości osiągnie jeszcze wyższą rangę. Dziękuję bardzo. Zasadniczą częścią obrad 36. sesji Rady Miejskiej w Orzeszu była ocena sytuacji w rolnictwie i gospodarce na terenie gminy Orzesz. Radni podjęli szereg uchwał, m.in. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, a także ustalili ekwiwalent pieniężny członkom Ochotniczej Straży Pożarnej. Były także gratulacje i podziękowania. Może na początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali, za to, że drugi rok wygrałem tego Super Sołtysa. No to widać, że można wygrać, ale żeby wygrać, to trzeba być naprawdę, trzeba się poświęcić, trzeba dużo chodzić i po wsi, dużo chodzić po urzędach, po gminie. Wiadomo, w sezonie letnim mamy boisko, mamy tu plac zabaw, ale chcemy też mieć świetlicę taką naprawdę, no, żeby spotykać się i dzieciaki mogły się spotykać i dorośli tak samo, bo w tej chwili nie mamy gdzie się spotykać. Dlatego dzisiaj do mnie przyjechali przyjaciele tutaj z wojska, przyjechali Amerykanie i też chwalą te moje działanie. Na zaproszenie władz Orzesza 31 marca do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyjechali dziennikarze z państw członkowskich NATO. W konferencji uczestniczyli także lokalni biznesmeni z optymizmem patrzący na przyjazd wojsk koalicyjnych. Szanowni Państwo, na pewno idziemy tutaj Amerykanom, czyli wojsku amerykańskiemu. Orzesz na pewno będzie się rozwijał pod względem gospodarczym. Zamieniliśmy kilka słów z laureatkami konkursu piosenki angielskiej zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Ełku. Monika Zawadzka, zdobywczyni pierwszego miejsca w konkursie Red Bricks w Ełku. Wybrałam utwór Emily Sande pod tytułem Riddle About It. Wybrałam go dlatego, ponieważ można w nim pokazać swój atut w sensie głosowy. Uważam, że ta piosenka nadaje się po prostu na scenę, na wyjście z nią na scenę i przedstawienie się w niej. W tym roku jury brało pod uwagę dobór materiału, poprawność językową oraz całokształt występu. Zespół OANA, zdobywczynie trzeciego miejsca w konkursie Singing Red Bricks w Ełku. My wybrałyśmy piosenkę Rihanny 4-5 Seconds, ponieważ dobrze się w niej czujemy. Jest energiczna, da się nią bardzo fajnie pobudzić publiczność, porwać publiczność, rozbawić i na pewno kontrastuje z smutnymi piosenkami, które są większością na tego typu konkursach. Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki, ponieważ byli uczestnicy uczący się w szkole muzycznej, a my mimo tego, że przyjechałyśmy tam dla zabawy, zajęłyśmy miejsce na podium. Do konkursu przygotowywałyśmy się w Domu Kultury w Orzeszu, a naszym nauczycielem prowadzącym była pani Mariola Chmielowiec-Wałachowska. Przez piosenkę, którą wybrałyśmy, rozbawiłyśmy publiczność i jury. Aktualnie pracujemy nad swoim repertuarem i będzie można nas zobaczyć na orzyskiej majówce, na którą serdecznie zapraszamy.
Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.